Szanowni Państwo, mamy dzisiaj 13 grudnia 2022 roku. Instalacja fotowoltaiczna 3 kW zamontowana na elewacji z odchyleniem jakieś około 10 stopni na wschód. No bo widać po antenie satelitarnej, antena satelitarna zawsze jak jest dobrze ustawiona, to jest ustawiona na południe. Panele są z odchyleniem na wschód pod kątem 90 stopni do ziemi, czyli pionowo. Szanowni Państwo, co ja dzisiaj chciałem powiedzieć? Dzisiaj chciałem Wam pokazać, ile wyprodukowała energii moja instalacja fotowoltaiczna w porównaniu do instalacji fotowoltaicznych, czyli do paneli fotowoltaicznych, gdzie panele są położone na dachu pod kątem 45 stopni w Libiążu. Wszystkie takie instalacje pod kątem 45 stopni są przysypane śniegiem i dzisiaj 13 grudnia nic nie wyprodukowały, no chyba że sobie ktoś odśnieżył. Moja instalacja o mocy 3 kW składa się z 8 paneli firmy ML System. Każdy z paneli 375 W, co daje moc 3 kW. Dzisiaj rano, o 7 rano, jak przyszedłem tutaj zobaczyć na ten bojler, to temperatura była o 10 stopni niższa niż teraz, równe 10 stopni. Czyli ta instalacja fotowoltaiczna podgrzała mi tą wodę za pomocą tej oto grzałki. Grzałkę mam o mocy 1500 W, wkręconą mniej więcej w połowie bojlera. Ta instalacja mi podniosła tą wodę o 10 stopni Celsjusza, no z racji tego, że grzałka jest wkręcona mniej więcej w połowie bojlera, no to podgrzała ona jakieś 250 litrów wody, około 250 litrów wody o 10 stopni. Jak obliczyć, jak to przeliczyć na kilowatogodziny? Szanowni Państwo, robimy to tak, 250 litrów mnożymy razy 10. Ponieważ podnieśliśmy temperaturę wody o 10 stopni, no to 250 litrów razy 10 stopni to daje nam 2500. I to 2500 mnożymy razy 1,16. Dlaczego 1,16? Ano dlatego, że 1,16 watogodziny jest potrzebne, żeby podgrzać 1 litr wody o 1 stopień Celsjusza. Czyli 2500 razy 1,16 daje nam 2900 watogodzin, czyli 2,9 kilowatogodziny. Czyli takiej energii, którą dzisiaj uzyskałem realnie z tych 3 kW, z tej instalacji 3 kW, to jest 2,9 kilowatogodziny. No wiadomo, że one więcej dały, ponieważ tu jeszcze trzeba było zagrzać tą stal, tu jakieś straty po prostu są w przewodzie, bo tu mam zastosowany przewód taki, to jest przewód 3 x 2,5 mm kwadrat i od przetwornicy do bojlera tego przewodu tutaj jest 12 metrów. Dobrze mówię? Tak, 12 metrów, bo sam robiłem tą przeduszkę. No i tak się kształtuje. Dlaczego? Aha, i za pomocą czego ja grzeję tą wodę tutaj w tym bojlerze, bo pewnie to Państwa też by interesowało. Za pomocą przetwornicy solarnej Eco Solar Boost. Przetwornica solarna Eco Solar Boost firmy Azo. Co ona powoduje, ta przetwornica? Ona robi to, że po prostu przetwarza prąd stały, który idzie z paneli, na prąd przemienny o prostokątnej sinusoidzie, czyli takim prądem nie zasilamy żadnych innych urządzeń, tylko urządzenia grzewcze. Gdybyśmy zasilali taką grzałkę prądem stałym z termostatem, no to po prostu za każdym razem, gdy termostat by się rozłączał lub włączał, no to przeskakiwałby duży łuk elektryczny, który by powodował zasklepienie tego termostatu, no i po prostu termostat uległby zniszczeniu. Dlaczego ten bojler tak wygląda? Jeszcze tu Państwu powiem, bo pewnie Państwo się zastanawiacie, dlaczego ten bojler taki zdezelowany jest, ponieważ ten bojler jak kupiłem 3 lata temu jako używkę, 3 lata temu, o tu mamy datę, 2013 rok, to jest bojler z 2013 roku,
No i on już taki był trochę zdezelowany, ale za cenę 350 zł 500-litrowy bojler, no to myślę, że dobry zakup. Bojler posiada oczywiście wężownicę, jest emaliowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że mój film się przydał, że będziecie Państwo wiedzieli, jak obliczyć realną energię uzyskaną przykładowo z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.